Hakerzy zaatakowali rosyjskie media. Na stronach zostawili apel. Hakerzy zaatakowali strony TASS i rosyjskich mediów. Powstrzymajmy Putina. Hakerzy zaatakowali w poniedziałek strony internetowe rosyjskiej agencji prasowej TASS i innych mediów. Ich zawartość podmienili na apel o powstrzymanie Władimira Putina. Nie posyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć, napisano. Putin zmusza nas do kłamstwa i stwarza zagrożenie dla nas wszystkich. To nie nasza wojna, powstrzymajmy go, głosi apel zamieszczony przez hakerów na witrynie internetowej TASS, przytoczany w całości przez agencję Reutersa. Wzywamy was, powstrzymajcie to szaleństwo, nie posyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć, napisali autorzy antywojennej wiadomości. Obecnie strona TASS działa normalnie. W poniedziałek podobne cyberataki dotknęły również innych rosyjskich mediów, m.in. gazety Izwiestia oraz stacji telewizyjnej RBK. Obecnie strony te są niedostępne, podobnie jak witryna telewizji Russia Today, na którą już wcześniej przeprowadzono zmasowany atak typu DOS angielski. Distributed Denial of Service. Wojna Rosji z Ukrainą. Włamano się na stronę Kremla w poniedziałek rano. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko przekazał, że ukraińskim hakerom z grupy Cyborgs Spam of Ukraine udało się włamać na stronę internetową Kremla i upublicznić bazę danych telefonicznych urzędników. W dniu inwazji Rosji na Ukrainę, w czwartek 24 lutego, kolektyw hakerski Anonymous zamieścił na Twitterze oświadczenie o wypowiedzeniu agresorowi cyberwojny. Od tamtego momentu dzięki działaniom anonimowych hakerów dostęp do wielu rosyjskich stron internetowych jest niemożliwy. Autorom cyberataków udało się także zagłuszyć program rosyjskiej telewizji publicznej przekazem z Ukrainy oraz ukraińskimi piosenkami. Stowarzyszenie zawiesza członkostwo TASS. Stowarzyszenie Agencji Prasowych EANA poinformowało w niedzielę o zawieszeniu członkostwa rosyjskiej agencji TASS w oczekiwaniu na decyzję o jej ewentualnym wykluczeniu, którą może podjąć tylko Zgromadzenie Ogólne EANA. Posunięcie uzasadniono drastycznym ograniczeniem wolności mediów wprowadzonym przez rosyjski rząd i tamtejszego regulatora rynku mediów Roskomnadzor. W sobotę prezes PAP Wojciech Surmacz wezwał do usunięcia TASS z EANA oraz do aktywnej walki z rosyjską dezinformacją.